Jestem w mieście nieoficjalnie zwanym Bramą Bieszczad, gdzie na każdym kroku widoczne są ślady wielokulturowego pogranicza. To tutaj od wieków stykały się wpływy Bizancjum i Zachodu, a bogato zdobione cerkwie sąsiadowały z kościołami. Tu żył i tworzył Zdzisław Beksiński, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Jestem w Sanoku. Czy zakocham się w tym mieście? W samym sercu Sanoka znajduje się kwadratowy rynek o bokach 100 na 100 metrów. Choć został wytyczony przez władze austriackie po przebudowie miasta w 1786 roku, to w dużej mierze odtwarza średniowieczny układ z połowy XIV wieku. Jak przystało na główny plac miasta, mamy tu ratusz i kościół. Świątynia jest częścią klasztoru ojców franciszkanów sprowadzonych do Sanoka ze Lwowa w 1377 roku. Sanok ma bardzo długą historię, a kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki na jego temat? To było w roku 1150, a ta wzmianka pojawiła się w ruskiej kronice, tak zwanym latopisie hipackim, gdzie autor zanotował pod tym rokiem, że król węgierski Gejza II przeszedł góry, zajął Sanok i wziął jego posadnika w niewolę. Także jest to najstarsza wzmianka o Sanoku. Dlaczego w miejscu dzisiejszego Sanoka powstało kiedyś miasto? Wpływ na to miały warunki geograficzne, bo widzimy, że Sanok leży na wzgórzu. Tu, tuż pod miastem, czy w zasadzie dzisiaj już dzieląc miasto na dwie części, przepływa rzeka San, a wiemy, że dawniej dolinami rzek prowadziły trasy komunikacyjne. To tędy był to obszar, ziemia w ogóle sanocka była obszarem takim przygranicznym. Na wschodzie były księstwa ruskie, na południu już państwo węgierskie, królestwo węgierskie. No i w końcu od czasów Kazimierza Wielkiego ziemia sanocka znalazła się w składzie Królestwa Polskiego. Więc to był obszar ważny zarówno z punktu widzenia militarnego, strategicznego, jak i ważny punkt handlowy na mapie Królestwa Polskiego. W okresie historycznym, powiedzmy do II wojny światowej, kiedy przypada największy rozkwit miasta? No z pewnością jest to wiek XV-XVI. To wtedy w wieku XV, w pierwszej połowie, w 1417 roku, tu w Sanoku, król Władysław Jagiełło wziął ślub ze swoją trzecią żoną, Elżbietą Granowską. Tu na Sanockim Zamku odbyło się przyjęcie weselne. No i wtedy Sanok to musiał być niebylejaki ośrodek miejski, skoro król, najważniejsza osoba w państwie, właśnie Sanok wybrał na miejsce swojego ślubu. Na szczycie skarpy, wysoko nad Sanem, wznosi się Zamek Królewski. W czasach swojej świetności był okazałą rezydencją stanowiącą własność królewską. Podlegał m.in. królowej Bonie, której kartusz herbowy z Forców, wąż połykający Saracena, pozostał w herbie Sanoka do dziś. Zamek ma dziś renesansowy wygląd. Prezentuje się dokładnie tak, jak w XVI wieku. To zasługa szeroko zakrojonych prac konserwatorskich z lat 90. XX wieku. Dziś w tych starych murach mieści się siedziba Muzeum Historycznego z największą na świecie kolekcją dzieł Zdzisława Beksińskiego. To nie przypadek, że w Sanockim Muzeum znajduje się tak bogata kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego. Artysta urodził się w Sanoku w roku 1929. Tutaj, po powrocie ze studiów architektonicznych w Krakowie, żył i tworzył przez ponad dwie dekady. To w Sanoku powstały dzieła najsłynniejszego okresu fantastycznego. Obrazy z pogranicza koszmarnego snu i jawy, które przyniosły Beksińskiemu międzynarodową sławę. Dlaczego Sanok był taki ważny w życiu Zdzisława Beksińskiego? Właśnie to jest wcale niełatwo na to pytanie odpowiedzieć. Beksiński się tutaj urodził, oczywiście był związany kilkoma pokoleniami, a tak faktycznie
Sanok był dla niego za mały. On chciał się zgubić gdzieś w tłumie. Nowy Jork, 35 piętro, nikt go nie rozpoznaje, nikt nie przypatruje się temu, co robi, kim jest i tak dalej. To było jego marzenie. Ale jednocześnie tu, do tego muzeum, wybierał najlepsze swoje prace, właściwie od początku, od jeszcze końca lat 60., gdzie muzeum nabyło za małe pieniądze pierwszego obrazy. I potem całe życie wybierał te najważniejsze obrazy. Dzwonił do mnie: panie Wiesławie, mam na regale tyle i tyle obrazów. Wie pan, tu są takie, wie pan, że ja nie jestem asertywny, jak mi tu ktoś przyjdzie i coś z tego wybierze, niedobrze by było. Proszę przyjechać, jak pan może, natychmiast i zabrać. A więc z jednej strony Sanok, nie, bo mi się ten Sanok wydaje za mały, a poza tym, co mnie miasto w ogóle obchodzi? Ja mam swoją pracownię, to jest mój świat, prawda? Wtedy, kiedy mieszkał w Sanoku, to osią świata, środek świata, to był jego pracownia. To były te mury, w których on się tak naprawdę czuł dobrze. Nie było ważne, że jest jakieś miasto, że są jacyś ludzie, że są jakieś kontakty ze świata albo nie ze świata, chociaż był to specyficzny urok, którego nie mogła potem przewolić jego żona, wyjeżdżając z Sanoka. Dla Sanoka pisze testament. Wszystko, co mam najważniejszego, przekazuję do tego miasta. Dlaczego? Tu każe się pochować. W tym rodzinnym grobowcu, razem z żoną, razem z synem. Sanok na pewno był ważny dla Beksińskiego, ale też i Beksińscy w kilku pokoleniach byli ważni dla Sanoka. To jest historia popowstaniowa. Po powstaniu listopadowym, gdzie jego dziadek wraz z kuzynem chronią się tutaj, uciekają przed zaborcami rosyjskimi. Uczą się kotlarstwa w Wowie, wracają do Sanoka, rozwijają przemysł. To jest trafienie w taką lukę znakomitą i z tych biednych, obdartych powstańców, nie mających już swojego domu, nagle powstają najważniejsze postacie dla Sanoka, najbogatsze. Wykupują całe tereny tutaj, grają w korta, już te następne pokolenia są świetnie wykształcone, to są inżynierowie. No i w końcu zjawia się jakiś Zdzisław i będzie mówił o tym, no ja jestem takim nieudacznikiem, to byli mężowie opatrznościowi miasta, a tu marzy jakiś facet jakąś brudną farbą po płytach wiśniowych i tak faktycznie, jaki z niego pożytek, prawda? Syn, który przecież też był jakoś wybitną postacią, jednak te kilka pokoleń zapisało się dla miasta, ale poprzez swoje talenty, zwłaszcza te dwa ostatnie pokolenia, no chyba dla całej Polski, a myślę, że to jest sztuka o charakterze międzynarodowym i tak widzą tą sztukę widzowie, którzy tutaj przyjeżdżają dokładnie z całego świata. W Sanockim Muzeum możemy w pełni poczuć nastrój niepokojącego świata Zdzisława Beksińskiego. Pokazuje ono nie tylko dorobek artysty, ale i jego dramatyczne życie. Można tu zobaczyć nawet replikę pracowni malarza z jego mokotowskiego mieszkania, łącznie z widokiem z okna, który towarzyszył artyście przez prawie 3 dekady. Muzeum Historyczne w Sanoku to oprócz dzieł Zdzisława Beksińskiego imponujący zbiór sztuki cerkiewnej, jeden z największych i najpiękniejszych w Polsce. Liczy 1200 eksponatów, od najwcześniejszych ikon z XV wieku, aż po malowidła z końcowej fazy malarstwa ikonowego z wieku XIX. Co to jest ikona? Ikona to jest właściwie wielka tajemnica. Jest to obraz religijny, który powstaje na wschodzie, powstaje w obrębie kultury bizantyjskiej i powstaje jako powtórzenie archetypu, powtórzenie cudownego płótna bądź cudownego obrazu. Dwie najważniejsze ikony Chrystusa i Matki Boskiej mają swoje archetypy. Podobno święty Łukasz namalował tą najstarszą ikonę. Natomiast Matki Boskiej oczywiście, natomiast Chrystusa to są te tajemnicze płótna. Płótno Justa z Manopello, całun turyński to są pierwowzory. I właściwie, jeżeli mówimy o ikonie, to w ogóle nie mówimy o sztuce. Zadaniem ikonopisca, właściwie wyraz prawie nieprzetłumaczalny na język polski,
bo to pisanie jest dla nas, pisanie ikony jest dla nas takim dziwną zbitką słowną. No właśnie, ikony się pisze, a nie maluje, tak? Właśnie to jest ta tajemnica, że należałoby przepisać, tak jak się przepisywało Ewangelię, jak się przepisywało teksty, należałoby przepisać wizerunek Matki Boskiej, wizerunek Chrystusa, tak żeby on stał się widzialny. W tekście mamy słowa święte, na obrazie mamy postać. Ta postać jest skopiowana z owych archetypicznych, najstarszych ikon bądź płócien. A więc malarz nie tworzy, nie jest kreatorem, nie maluje w takim sensie, jak przyzwyczaiła nas ta cała sztuka zachodnia, ale powtarza tak wiernie, żebyśmy patrząc na wizerunek Matki Boskiej, Chrystusa, świętych, obcowali rzeczywiście z czymś, z takim obrazem, który odsłania nam niebo. Sanok ma swoje stałe miejsce w historii światowej literatury, a to za sprawą powieści Jarosława Haszka Przygody dobrego wojaka Szwejka, której epizody rozgrywają się właśnie tutaj. Dziś w Sanoku, na głównym deptaku ulicy 3 Maja, można na ławeczce posiedzieć przy wojaku. Świecący nos Szwejka to ślad częstego pocierania go przez turystów, co podobno przynosi szczęście, więc ja też muszę spróbować. Dobry den. Sanok to także niezwykła podgórska przyroda. Ewenementem w skali kraju jest największy w Polsce park typu górskiego, który znajduje się w centrum miasta. Jest widoczny z każdego miejsca Sanoka, bo zajmuje stoki dominującej nad miastem góry parkowej. Rosną tu ponad 100-letnie drzewa, a parkowe polany porasta roślinność typowa dla bieszczadzkich połoni. Warto wdrapać się na samą górę parku, bo w 2007 roku tuż obok jej szczytu powstała platforma widokowa. Z wysokości 350 metrów nad poziomem morza roztacza się piękny widok na Dolinę Sanu, Góry Słonne i fragmenty Bieszczadów. Sanok swoją nazwę zawdzięcza przepływającej przez miasto rzece. San malowniczo wije się przez całe Podkarpacie, ale jego źródła znajdują się na terenie Ukrainy. Co ciekawe, nazwa rzeki pojawia się nawet w tekście ukraińskiego hymnu. Dolina Sanu, obfitująca w lasy i piękne plenery, to świetne miejsce na rowerowe wypady. Sanok to polskie Kresy. Klimat pogranicza można najlepiej poczuć w tutejszym Muzeum Budownictwa Ludowego, które jest największym skansenem w Polsce i jednym z największych muzeów tego typu w Europie. Park etnograficzny to 150 obiektów architektonicznych, od przeniesionych tu zagród chłopskich przez cerkwie, aż po zrekonstruowany galicyjski rynek. Kiedy powstał ten skansen? Skansen powstał w roku 1958, więc już dobiegamy praktycznie 60. I powstał na bardzo interesującym terenie, dlatego że znajduje się tutaj karpackie pogranicze. I nasza działalność obejmuje bardzo rozległy teren Polski południowo-wschodniej, bo to z jednej strony przecież Bieszczady, Beskid Niski, a z drugiej strony piękne karpackie pogórza. Na tym terenie też przebiega przecież niezwykle ważna granica europejskiego działu wód, oddzielająca zlewiska Bałtyku i Morza Czarnego. Tutaj przecież na tym terenie ścierały się najróżniejsze kultury i to w zasadzie od zawsze, ale to nie tylko kultury, bo również i poszczególne grupy. Tu zawsze środowisko było niezwykle wielokulturowe. Tutaj przecież jeszcze do tej pory ten, można powiedzieć, bizantyjski wschód przenika się z łacińskim zachodem. Ale to już ginący świat. Czy trudno było pozyskać obiekty? No, nie było łatwo. Niektóre elementy tego świata już po prostu nie istnieją. No, musimy tutaj powiedzieć, że do roku 1947 przebiegała przez te tereny granica pomiędzy ludnością polską a ruską, czy też ukraińską, prawda? I na skutek powojennych konfliktów wewnętrznych tereny te uległy, można powiedzieć, masowej depopulacji. Wysiedlono stąd przecież mieszkańców.
I mieszkańcy ci zostawili przecież swój dobytek. To nie było tylko domy, to nie były tylko zagrody, ale to były przede wszystkim również przepiękne, niepowtarzalne obiekty sakralne, malownicze cerkwie wypełnione ikonami. I to wszystko niszczało, ginęło, zostało rozkradzione. No i trzeba by to było jakoś, trzeba to było jakoś ratować. Do tego właśnie nadawała się doskonale idea skansenowska i tym zajęli się twórcy tego skansenu na samym początku. A kto to był? To była grupa ludzi, zapaleńców, którzy postanowili ocalić właśnie to karpackie pogranicze na tym terenie, a kierował i dowodził nimi Aleksander Bicki, pierwszy dyrektor, który można powiedzieć stworzył ten skansen i był dyrektorem aż do roku 1973. Muzeum Budownictwa Ludowego to pierwszy skansen w Polsce założony po II wojnie światowej. Przedstawia on w pełni bogactwo wielonarodowościowego Tygla Pogranicza, w tym kulturę czterech najważniejszych grup etnograficznych zamieszkujących tereny południowo-wschodniej Polski. Pogórzan, Bojków, Łemków i Dolinian. Znajdujemy się w sektorze łemkowskim skansenu. Kim byli Łemkowie? Łemkowie to jedna z grup etnograficznych, która zamieszkiwała teren południowo-wschodniej Polski, czyli to miejsce, o którym dzisiaj rozmawiamy. Łemkowszczyzna to teren, który zlokalizowany był w Beskidzie Niskim, po stronie polskiej, ale również po stronie słowackiej. Ale oprócz Łemków mieszkali tu Bojkowie, Pogórzanie i Dolinianie. Tak, i te grupy etnograficzne prezentujemy w sanockim skansenie. Znajdujemy się przed chatą łemkowską. Jakie ona ma charakterystyczne elementy? To chyża łemkowska. Łemkowie nazywali swoje chaty chyżami, natomiast łatwo było ją od razu rozpoznać, że do tej grupy należy. Po czym? Po czym? Po pierwsze patrzymy na dach. Jeżeli mamy dach dwuspadowy, to znaczy są tylko dwa elementy dachu, no to już jest pierwszy wyznacznik. Jeżeli z zewnątrz chałupa jest malowana taką brązową glinką, przepalaną, bo ona jeszcze z dodatkiem oleju lnianego i widać elementy dekoracyjne, to już mamy 100% pewności, że stoimy przed chyżą łemkowską. Rozumiem, to bojkowskie tego nie miały. Bojkowskie były bardzo tradycyjne. Tam dach był czterospadowy i nie było elementów zdobniczych. Kurna chata nie nawiązuje do kur, nawiązuje do dymu. Od kurzenia, od dymu, który unosił się w środku. Ze względu na to, że nie było tego rozwiązania kominowego, dym unosił się bezpośrednio w izbie. Było wprawdzie takie proste rozwiązanie, które umożliwiało wyprowadzenie tego dymu na zewnątrz, jednak ten dym cały czas w środku się znajdował. Na terenie sanockiego skansenu zgromadzono również cztery drewniane świątynie, trzy cerkwie i jeden kościół. W centrum sektora łemkowskiego wznosi się cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy, pochodząca z 1801 roku. Przeniesiono ją tutaj z miejscowości Robki koło Gorlic. Bryła świątyni zachwyca baniastymi kopułami i bogactwem kolorów polichromii. No to jest budynek typowy dla obrządku grecko-katolickiego. Tak, my znajdujemy się w cerkwi obrządku grecko-katolickiego, bo trzeba pamiętać, że na tym terenie mniej więcej do XVI wieku dominowało prawosławie. W 1596 roku po utworzeniu Unii Brzeskiej powstała cerkiew grecko-katolicka, w której to właśnie się teraz znajdujemy. Wytłumaczmy różnicę pomiędzy prawosławiem a tym obrządkiem grecko-katolickim. Tak najprościej można by było to powiedzieć w dwóch zdaniach. Grekokatolicy to podporządkowani papieżowi, ale zachowujący wszystkie elementy związane z kościołem prawosławnym. A ten zabieg z XVI wieku co miał na celu? Ten zabieg tak naprawdę miał spowodować to, że wierni, którzy przynależeli do cerkwi prawosławnej, zostali przyciągnięci pod opiekuńcze skrzydła Rzeczpospolitej i Kościoła rzymskokatolickiego. Ikonostas jest bardzo rozbudowany. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że to jest taka Biblia dla ubogich, bo rzeczywiście tą formą malarską ikonostas, ikony opowiadają o całej historii zbawienia, począwszy od narodzenia, aż po śmierć i po zmartwychwstanie. Ta cerkiew jest pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy, no to która ikona nam o tym mówi? Żeby znaleźć informację, pod jakim wezwaniem jest świątynia, wystarczy poszukać ikony chramowej. Zawsze to będzie pierwsza ikona po prawej stronie i tak jak pan tutaj prawidłowo wskazał,
jest to Narodzenie Bogorodzicy. Jest to cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Bogorodzicy. W 2011 roku Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego zyskało nową atrakcję. To replika galicyjskiego rynku z przełomu XIX i XX wieku. Można tutaj odbyć niezwykłą podróż w czasie, bo plac wyłożony kocimi łbami otaczają wiernie odtworzone obiekty galicyjskiego miasteczka. Jesteśmy w miejscu absolutnie wyjątkowym w skansenie, no i chyba nie jeden skansen wam tego zazdrości. Tak, jest to w ogóle unikatowe miejsce. Takich rynków w Polsce i na świecie praktycznie nie ma. Jest to cała zabudowa drewniana. Takie rynki występowały tylko w okresie międzywojennym. Jak taki typowy galicyjski rynek wyglądał? Opowiedzmy o nim. No, był bardzo podobny do tego, co tutaj widzimy. Oczywiście mógł być sam plac troszkę większy, troszkę mniejszy. Mogło być inne ustawienie obiektów dookoła tego rynku. Natomiast samo, prawda, założenie tego rynku, jego funkcje były takie same, jak tutaj są przedstawione. Czyli musiały tu się znajdować takie miejsca użyteczności publicznej, tak? Tak, bo większość obiektów, które mamy tutaj dookoła, to są budynki użyteczno-mieszkalne, czyli albo byśmy powiedzieli inaczej, usługowo-mieszkalne. Czyli mamy część mieszkalną, jak również jakiś zakład usługowy, ewentualnie urząd. Jaką funkcję w miasteczku pełnił rynek? To była, można powiedzieć, funkcja różnoraka, dlatego że była to i funkcja i kulturalna, i handlowa, i oświatowa. I tutaj skupiało się całe życie takiego miasteczka. Odbywały się jarmarki, prawda? Tutaj spotykali się ludzie w dni świąteczne, odbywały się festyny. Także tutaj była, można powiedzieć, wszystko, co było związane z życiem tego miasteczka, praktycznie skupiało się na takim rynku. W Galicji Wschodniej 1/3 mieszkańców stanowili Żydzi. Tyle samo było Polaków oraz Rusinów i Ukraińców. W Sanockim Skansenie odtworzono nieistniejący już żydowski świat z domami kupców i rzemieślników. Dom żydowski można rozpoznać po mezuzie, czyli małym futerale przybitym z prawej strony futryny drzwi. Mieści on zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami tory. W skansenie odtworzono wnętrze zamożnego żydowskiego domu. Jest on pięknie ustrojony do sukot, czyli święta szałasów, które upamiętnia mieszkanie w namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu. Przez 7 dni święta ortodoksyjni Żydzi mieszkają poza domem, w budach pod gołym niebem, a ci mniej ortodoksyjni budują namiastkę namiotów na balkonach. Sanok, jak na niewielkie 40-tysięczne miasto, ma sporo do zaoferowania. To idealne miejsce dla miłośników sztuki współczesnej ze względu na olbrzymią kolekcję dzieł Zdzisława Beksińskiego. Dla tych, którzy cenią przyrodę, są tu piękne lasy i liczne trasy spacerowe. Mnie chyba jednak najbardziej urzekła kultura ludowa pogranicza, to znaczy świetnie zachowane ślady po Łemkach, Bojkach i Pogórzanach. Nie wiem jak wy, ale ja się zakochałem w tym miejscu.